witam wszystkich serdecznie. Przepiera z tej strony. Gra Dead Trap. Na pewno o niej słyszeliście, gra. Gra z 2014 roku. Z tego co mówiliście, co pisaliście, gra bardzo, bardzo polecana przez was. No to zobaczymy, jak playlisty ułożymy z tego wszystkiego. Stwórz postać. Co mamy do wyboru? Czarodziejkę, zdolna adepta sztuk tajemnych, która stosuje wiele sztuczek i ataków dystansowych. Najemnik, to będzie pewnie walka wręcz. Potężny wojownik, który specjalizuje się w walce wręcz, no i strzelec. Zwinny specjalista w walce dystansowej, który może stosować potężne ataki oparte na truciznach. Ostatnio, w poprzedniej grze o Wikinga graliśmy akurat łuczniczką, czyli strzelca mamy już jakby załatwionego. Najemnikiem najwięcej grałem w RPG, natomiast czarodziejami mało. Wpisujemy imię. Tryb jednoosobowy. Poziomu trudności nie ma. Coś takiego. In the other world, that we call the Ink. There are islands in the void, places where the ancients built strongholds to keep the monsters at bay. The first swarm burst out of the Inkheart ages ago, and the beasts kept coming back. During each cycle, they tried to break through to the everyday world, but the vicious traps around the portals took care of them. The strongholds have fallen into ruins since the last cycle. Still, a prophecy says that the next swarm will come soon. I have been trained for that moment since I was a child. When I was sent to the strongholds to refine my mystic powers, I had no idea how accurate this prophecy had been. The portal that brought me here vanished, and I heard the sound of the chaos portals opening. The new cycle has begun, and I'm here alone to stop it. Czyli rozumiem, jak gdybyśmy grali inną postacią, to rozumiem, byłaby inna fabuła, tak? No dobra. Zobaczmy, czym nas ta gra zaskoczy. Bo w Van Helsinga bardzo lubiłem grać. Twierdzę. Dead Trap. Broń, musisz odeprzeć małe najeźdźców, która wylała się z serca. Okej. Okay. Roczne wrzosowisko, aha, bo to tak idzie, fajne. Naciskamy. I co my tu mamy? Wybierz poziom trudności zadania, a następnie kliknij opcję bitwa, aby rozpocząć później. Okej. Trudny. Łatwy pewnie, że tak. O, czyli pierwszy. No bitwa, okej. Co my teraz mamy? No, ładuję. Mam nadzieję, że to nie jest turowa gra. My craft is ready to scorch. Okej. Do świata rzeczywistego, okej. Wskazuję. No to taki tower defense widzę. Czerwona linia prowadząca wskazuje trasę, po której będą poruszać się potwory. Okej. Okej. No dobra. Środkowy. Okay. A
No ja mogę, widzę, jeszcze raz budować, tak? Jeszcze mam 100. Zabijam potworu, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, dobra. No dobra, ale jaki to jest? Błyskawicy. Pewnie, że budujemy. Tutaj działka są wskazane. No i zobacz. A, takie coś fajne. Już mi się to podoba. Wow. A, moje życia tu są. Dobra, to już wiemy co. Pala ukończyła zabite potwory. Okej, kontynuowałem. Dostałem coś więcej kasy. Sprzedać możemy, a nie możemy jej udoskonalić? Chyba nie. Tak jest, mamy to. O, oni jej chyba raczej nie rozwalą, tak mi się coś wydaje. Ale fajna, fajna gierka, nie powiem. Świetnie, mamy esencję. Wracamy się szybko tutaj, bo tu może być problem. Mamy to, dobra. Kontynuuj. Kurde, mamy jeszcze na to. Co kurde? Bo ta trzecia fala jeszcze pójdzie, o proszę. Tu jesteśmy, można powiedzieć, zabezpieczeni z tej strony, ale... I'm ready.
No i dajemy. Dobra, tutaj w miarę myślę, że środek jest zabezpieczony. Vision Essence, jeden nam brakuje. Tam to stronę... O kurwa, Isaac. No i dobra, wygraliśmy poziom, widzę. No szybko się gra, fajnie. Dostępne punkty badań aż 5. Kontynuujemy. Jeszcze prezent dla nas. I opuszczamy mapę, dobra. Fajne, fajne. Okej. Pułapki umiejętności. Pułapki sobie na razie zwiększymy. Okej, co my tu mamy? Mechaniczna bierza, dobra jest. Ile mamy punktów? 4 jeszcze. Dobra, tu są te pułapki, tak? Przeleczenia 3 punkty, 1 punkt. A tu co jest? 60% obrażenia. O 15%, ale wydaje mi się, że to by było dobre i to by było dobre. To mamy przydzielone, a tutaj umiejętności jakie możemy? A czy są? Trójka. Tu sobie damy. Ognia. Dobra, tutaj. To też jest dobre, nie powiem. Urok, aha. Większe odbrażenia od ognia. To będziemy inwestować na pewno, bo to jest potrzebne magikowi. Dobra, spróbujemy sobie bitwę rozegrać drugą. Łatwy poziom, zaczynamy. Ciekawe, ile tutaj nam przeznaczą punktów na wybudowanie pułapek. Another challenge awaits. Czyli tutaj rozumiem, tak? Dobra. No tak, trzeba ich zablokować najpierw z tej strony. 15 esencji, to może sobie na razie podarujmy.
to będzie obrażenia dostawała i będzie dostawała. Dobra, będziemy się widzieć za chwilę. Pozdrawiam. Cześć.